Że mecz z Sandecją zakończony remisem 2-2, dość niefortunnie, bo w ostatnich fragmentach tego meczu straciliśmy bramkę na 2-2. Jak można podsumować to spotkanie tak okiem trenera? No oczywiście jesteśmy zawiedzeni, ponieważ myśleliśmy, że i byliśmy na to przygotowani, że będzie trudny mecz, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy silny zespół, mamy ogromne umiejętności i charakter do tego, żeby walczyć o zwycięstwo. I pokazaliśmy to właśnie w momencie, kiedy przegrywaliśmy 1-0, zespół podniósł się i zdobył dwie bramki i aż do 87 minuty cieszyliśmy się z tego zwycięstwa. Natomiast w ostatnich chwilach tego meczu wyszedł strzał zawodnikowi drużyny przeciwnej i w sumie mecz zakończył się remisem 2-2. Ale to też warto powiedzieć, że w dzisiejszym meczu pokazaliśmy jakiś tam styl, nie? Pokazaliśmy styl, w którym dominuje agresywna gra, w którym dominuje szybkie kontakty 2-3, kontakty z piłką. Dlatego jesteśmy zespołem, który fajnie się ogląda, zespołem, który chce dominować, który chce grać w piłkę. Natomiast pozostaje jeszcze nam ta jedna rzecz, nad którą będziemy cały czas pracować, czyli skuteczność. Jak pokazali się młodzieżowcy w tym spotkaniu? Znaczy młodzieżowcy, młodzi zawodnicy, bo i Kiełpiński w obronie, i Szymański w pomocy, później też Chrzanowski w ataku. Tak, tutaj jednym z naszych zadań jest właśnie też wprowadzanie młodych zawodników, utalentowanych, którzy przychodzą do klubu. I tak właśnie dzisiaj miał miejsce. Grał Patryk Szymański, grał Kiełpiński, wszedł przede wszystkim Chrzanowski, który popisał się wspaniałą akcją, 4 bramkę, także staramy się właśnie realizować ten plan, żeby mecze wygrywać, ale jednocześnie wprowadzać młodych zawodników. A czym była podyktowana zmiana Chrzanowskiego za Szczepaniaka? No, chęcią zdobywania bramek. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że Szczepan miał też swoją sytuację, nie wykorzystał potem następną. No i w końcu musi być decyzja. Na ławce mamy też przygotowanych zawodników, dobrych piłkarzy i korzystamy ze wszystkich, którzy są na ławce. Dlatego na przykład skorzystaliśmy z Chrzanowskiego, z Kuby Chrzanowskiego, który fantastycznie wszedł, zachował się naprawdę profesjonalnie, strzelił bramkę i tego właśnie oczekujemy od młodych zawodników, którzy będą wchodzić na mecze.